Ja właśnie wchodzę do swojego mieszkania. Tylko przez 20 godzin po drodze. Wszystko mnie boli. Witaj mieszkanie. O! Nie śmierdzi ani nic, jest ładnie, jest dobrze. Zapomniałam jak ona wygląda. O, cześć mieszkanko. O, i mój pokój. O, zostawiłam w takim syfie mój pokój. Like always. O nie, moje kwiatki umarły, mój korzeń! O nie! Muszę je ratować jakkolwiek. No patrzcie, na monstera to do wyrzutu już totalnie. Tutaj mój skrzydło kwiat. No może tego się jeszcze da uratować, ale wątpię. O, ale już w domku, ja prawdopodobnie się położę i będę spała albo odpoczywała. Po bardzo długiej podróży, potem pojem jakieś jedzenie, poprowadzić jedzenie do sklepu i ogarnę swoje życie jakkolwiek. Rozpakuję się, może zrobić pranie, a nie, że nie wiem, ja jestem z tych osób, które zostawiają wszystko. O nie, o ten też umarł. No, będę musiała sobie po prostu nowe roślinki sprawić, niestety. Ale ja jestem z tych osób, które zazwyczaj kładą swoje rzeczy i albo wypakują z plecaków i to potem leży. A nie z tych, którzy od razu po podróży się rozpakowują i robią pranie takiej. Ja jestem osobą, która to leży. Naprawdę to leży, dopóki mi naprawdę nie będzie przeszkadzać. Jakiś tydzień, dwa. Kochani, ja idę spać. Zmęczona, ale tego lata stałam się piękna, wyszło wczoraj, więc muszę obejrzeć. Ogólnie jestem na zakupach i po prostu wszystko mam pusto w domu i zauważyłam coś śmiesznego. Czy kojarzycie te szamponetki? Ja na przykład malowałam, pamiętam, jak intensywną czerwień miałam. Znaczy te szamponetki swojego mojego dzieciństwa, to był pierwszy kolor, jaki sobie pomalowałam włosy. To właśnie to w szamponetku, więc tam z Kubana nie chciała zejść. Nie mogę gdzie drąc, więc strasznie dużo ludzi, a ja sobie głodna i zabrałam, bo mam ochotę na tosty. Mam pijany włos. Właśnie naolejowałam sobie włosy, bo moje włosy po podróży są straszne, no strasznie czuję, że zgubiłam bardzo dużo włosów. Dodatkowo miałam za mało kosmetyku, żeby dbać o nie przyzwoicie chociaż, więc założyłam jakiś olejek i sobie tak podtrzymam go jakiś czas i teraz moję głowę, bo muszę nagrać wam odcinek, ale wzięło mnie na jakiś bardzo wielki... Chcę się przymeblować mój pokój i mam takie czasami akcje dziwne tego typu, że muszę, potrzebuję jakiejś zmiany. Mi się wydaje, że to przez taką długą podróż potrzebuję tej zmiany, a nie czuję się w ogóle zmęczona aktualnie, a nie miałam dużej meczki żadnej. Pewnie jeszcze bym miała jakiś spadek energii za chwilkę. Więc póki mam siłę, to teraz tak, wszystko po podróży jednak nie zostawiam na ostatnią chwilę, jak będzie mi coś potrzebne. Leci wszystko do pralki i tutaj będziemy zaraz sprzątać, ogarniać, bo też niedługo powstanie odcinek, gdzie będę zmieniać wystrój mojego pokoju, więc subskrybujcie, żeby nie przegapić tego odcinka. Dodatkowo mam bardzo mało ubrań, bo nadal jakby... Pamiętacie ten odcinek, jak wrzucałam wszystkie swoje ubrania i chciałam kupić wszystko z lumpów? No, wyszło tak sobie, ponieważ nie mam teraz projektu się ubrać, więc pewnie czekają mi jakieś zakupki. A nie dzisiaj. Dzisiaj mam wolne. Moi drodzy, zaczynam moją jakkolwiek regenerację po wyjeździe. Więc na początku właśnie dzisiaj potrzebowałam olejku na włosy, bo one są strasznie cieniutkie i łamiące się i po prostu chciałam je troszeczkę ożywić i tak samo w ciereczkę. Zaraz właśnie zmywam już ten olejek metodą omoczenia, początku właśnie odżywka emolientowa, potem szampon i potem jakaś maseczka, żeby po prostu też, kurczę, nie wiem, czy nakładać na ten kolor czerwoną maskę, czy nie wyjdzie mi jakiś straszny kolor, co myślicie? Jakby ten różowy zejdzie troszeczkę w tym myciu. Może nałożę. I kolejną rzeczą na pewno to by się przydała regeneracja twarzy, żeby po prostu jakąś maseczkę zrobić, jakąś totalną pielęgnację, tonik, pianka czyszczająca, peeling, po prostu takie rzeczy, żeby moja skóra odżyła, bo widać, że jest też taka bardzo zmęczona jeszcze po tych, jakby to są tłuste włosy, ale też naolejone. Ja zmywam włosy i zaraz do was wracam. Dobra, już mam włosy odżywione czerwoną odżywką. Zobaczymy, dzisiaj potrzymam ją trochę dłużej niż zazwyczaj. Może weźmie mocniej, może nie weźmie w ogóle. No i taki problem mam, że kurczę, już mam odrosty bardzo
siwe, szare już. Widać wszystkie moje tutaj małe, siwe włoski, te nerwy, które mnie osaczają. Widzimy się za 15 minut i zmienię tą maskę, zobaczymy, czy w ogóle coś z tego wyszło. Na pewno wyszły moje czerwone ręce, które zawsze mam, bo nie mam rękawiczek. Nie wiem, gdzie są. Widzimy się za chwilę. Jeśli chodzi o włosy, no to ta odżywka jest po prostu totalnie słaba. Już jej nigdy nie użyję, bo wyszło nico. Słabo jestem przeciwna temu, co się wydarzyło na moich włosach. Przecież nic się nie wydarzyło. No. Wysuszę i zaraz prawdopodobnie pójdę jeszcze do galerii Mucina, właśnie sobie robię makaron. Chodźcie może ze mną, robimy makaron. Moim celem jeszcze dzisiaj jest wybranie się do galerii Mociny, bo muszę trochę zakupów porobić potrzebnych tutaj do mieszkania. Właśnie robię sobie macaronic spaghetti, to jakoś mi się zamarzyło, obiad by się przydał. A potem moim planem jest nagrać odcinek, przygotować się do odcinka, który będę nagrywać jutro. Więc jakby dzisiaj do roboty mam co. Mam co do roboty. Oj, sorry. Więc tak to wygląda. Jest przepiękna pogoda, w ogóle we Francji nie było tak słonecznie jak tutaj w Warszawie. Jestem naprawdę wow. Jestem w szoku. Bo jest tak bardzo, bardzo cieplutko. Nie znam drugiej osoby, która tak często przypala garnki jak ja. Po prostu po raz kolejny przypalczyłam garniol. O, tu widzicie. Znowu. Jak to się dzieje? Jakby to nie jest specjalnie, naprawdę, uwierzcie mi. Ale mam takie szczęście do przypalania garnków. Ogromne. Jem właśnie mój sfajczony makaron. Zobaczymy, jak będzie smakował. Wygląda całkiem nieźle. I oglądam od razu mój... Znaczy, to nie jest mój ulubiony film, ale uwielbiam komedie romantyczne. Ja jestem po prostu ogromną fanką komedii romantycznych. I czasami sobie wracam do takich starych komedii, które kiedyś bardzo lubiłam. Teraz oglądam... Się nazywa? Jak w niebie. Tak, jest Mark Ruffalo, ten Thor. Nie, Mark Ruffalo, który grał Hulka w Marvelu i Renée Winterspoon, zimowa łyżeczka. Ja lubię właśnie stare filmy. Wczoraj oglądałam w drodze i Zaręczyny po irlandzku. Tego filmu nie pamiętałam, ale jest w ogóle bombowy, ja po prostu tak się śmiałam. A jeszcze oglądałam The Wedding Planner z Jennifer Lopez. Moim zdaniem stare filmy są takie dobre, tak dobre. Moim zdaniem już nie robią takich dobrych komedii romantycznych, jak robili kiedyś. Cześć, właśnie wróciłam ze sklepu. Ale patrzę teraz w kamerze, że te włosy są czerwone, no. Nie jest aż taki zachwyt, co? Ja stwierdziłam, że sierpień to będzie totalnie mój miesiąc. Taki, żeby zadbać o siebie, o swoje zdrowie. Po prostu sprawić sobie przyjemność, bo dawno tego nie robiłam. Pokażę wam mój haul zakupowy. Oczywiście to, po co poszłam tam do sklepu, nie było tego. Ale tak, kupiłam, się skończyło. Uwaga, kokolina do... Nie, to są do kupy starszej... Do kupy. Zakupy starszej osoby. Waciki, bo wacików nigdy dość. Kupiłam wodę. Mogę, kochani, pijcie wodę. Ja na przykład czuję się ogromnie odwodniona, co prowadzi potem do ogromnego zmęczenia, do bólów głowy, braku energii, po prostu... Piątkości żelki. A tak po prostu miałam, w ogóle dzisiaj jadłam, to miałam ochotę na żelki jakieś. Colgate, pasta do zębów. Dużo takich beauty rzeczy dzisiaj. I tak miałam takie, kurde, to wydaje się mega drogie. Ale prawdopodobnie nigdy tego nie kupię. Będę czekała i nigdy tego nie kupię, a będzie mi, a jest mi potrzebne. Powiedzmy desodorant, co to wiadomo. Ale tak, kupiłam sobie ten Cetaphil. Czytałam ogólnie, ja mam zrogowacenie skóry. I czytałam właśnie, robiąc ten tatuaż, właśnie martwiłam się bardzo w jaki sposób, czy jest w ogóle możliwość robienia tatuażu na zrogowaceniach. No ten pan mi powiedział, że nie ma takiej możliwości, ale chyba bał się golić mi ręce. Tak. I moim zdaniem, no pogorszyło się to strasznie. Mówię, jak mi odchodzi ta skóra, ale to dobrze, nie goi się. Piękny jest, ogólnie mega mi się nie podobał na początku. Tutaj też jest nierówno, nie wiem, czy to widać. Chyba nie.
No i te zrogowacenia skóry i chciałabym chociaż trochę w jakiś sposób się ich pozbyć w końcu, tak za bardzo nie zwracałam na nie uwagi, a zaczęły mi przeszkadzać, więc stwierdziłam i poczytałam, że on bardzo, bardzo mocno pomaga na zrogowacenia, to kupiłam. Dodatkowo kupiłam jeszcze w ogóle zakreślacze, bo bardzo mi są potrzebne na przykład nauki języka, bo ojoj, a jak tu brudno na tym prześcieradle, co tu się wydarzyło się? Co to się stanęło? Zakreślacze i kupiłam je w Tigerze, teraz w Tigerze w ogóle jest szum na rzeczy szkolne, nie wiem czemu, jak jeszcze jest połowa wakacji, ale są bardzo piękne, są pastelowe kolory. Kolejną rzeczą i chyba ostatnią, a nie, jeszcze nie ostatnią, jest witamina C na twarz, bo tej nie posiadam w ogóle, a moja twarz też po podróży jest bardzo zmęczona i też sobie zaraz zrobię wieczorną pielęgnację i użyję tego witaminy, do tej witaminy C, rozświetlające serum na noc, czystej witaminy C. Widziałam, że bardzo dużo ludzi jakby nie było tego produktu, bo też była promocja na niego. Też kosztował dużo, ale kosztował więcej przed promocją i właśnie tego produktu było najmniej, to znaczy, że więcej osób kupuje to. Dobra, i ostatnią rzeczą, którą kupiłam, jest prosta rzecz. Na włosy, moi drodzy, uwielbiam ten olejek, kiedyś go zgubiłam, ale była końcówka i znalazłam go w końcu i dobrze, bo moje włosy trzeba uratować jakoś, bo pod koniec wakacji zmieniam kolor włosów i po prostu chcę, żeby one były zdrowsze. No nie wiem, czy się uda to w miesiąc, na pewno będzie lepiej niż gorzej, oby. Proszę. To są moje zakupy. Zaraz siadam też do montażu dubbingu, bo chcę nagrać właśnie odcinek dubbingowy i kilka shortsów. Postanowiłam, że chociaż 3 razy w tygodniu pojawią się też shortsy na moim kanale, więc jeśli chcecie zobaczyć, to subskrybujcie kanał, bo też trwa wakacyjna daily, jak przypominam i ja się nie mogę doczekać, bo jak już jestem tutaj na miejscu w Warszawie, to mam większe możliwości na nagrywanie. Tak, to prawda.